Dzień dobry Państwu, witam w programie Minął Tydzień TV Myśl Polska, no niestety w trzyosobowym składzie. Kolega Piskorski dzisiaj nie mógł przybyć, ale jest 3/4 żelaznego składu. Adam Śmiech, Pabianice. Witam kolegów, witam Państwa. Przemysław Piasta, Poznań. Dzień dobry, witam Państwa, witam kolegów. I Jan Engelgard, i koleżanki kolego też trzeba powitać. Zgodnie z... Tak, witam też koleżanki, bo tutaj w kontekście tego ostatniego zamieszania z docenianiem i niedocenianiem kobiet, my witamy kolegów, także witamy widzów, witamy widzów obojga płci, że tak powiem. Wiadomo, że są tylko dwie płcie, a pozostałe to już urojenia albo choroby psychiczne, także my mamy widzów tylko dwóch płci. Tak, ale kolega to witał nas, tych kolegów, więc usprawiedliwiam. I Jan Engelgard, Warszawa. Ponieważ, proszę Państwa, nagraliśmy już program na temat wyborów z udziałem kolegi Olafa Svolkenia, to dzisiaj nie będziemy już analizy kolegi Adama Śmiecha, nie było w tym programie, ale dlatego dam mu głos po to, żeby wypowiedział swoją ocenę wyborów, którą myśmy już dokonali, ale raczej będziemy rozmawiać potem już w drugiej turze na temat tego, co się działo w tym tygodniu i różnych manewrów politycznych, które wokół, czy już po wyborach się zaczęły, to znaczy taktyka PiSu, pierwsze tarcia w koalicji, no i spróbujemy tu przewidzieć, co się może wydarzyć w ciągu najbliższych tygodni. Podstawowe pytanie, które wszyscy sobie zadają, czy PiSowi uda się sklecić rząd i dalej kontynuować rządy i jak mogą wyglądać rządy opozycji. Oczywiście to będzie trochę takie wybieganie w przyszłość, no ale wszyscy spekulują, to my też możemy pospekulować. Także na początek kolega Adam Śmiech, ale nie o tym, co ja teraz mówiłem, tylko podsumowanie wyborów. Pytanie, które zadaliśmy sobie w programie powyborczym, było takie, czy kolega spodziewał się takich wyników, jakie są niespodzianki, jakie są przyczyny względnej porażki, czy bo to było zwycięstwo, które okazało się porażką PiSu, jakie błędy popełnił i krótka ocena wyniku Konfederacji. Proszę bardzo, kolega Adam Śmiech, dogrywka programu wyborczego. Dziękuję bardzo. No przede wszystkim, proszę Państwa, ja bym chciał zacząć od frekwencji. Frekwencja rekordowa. Ale ta frekwencja, biorąc pod uwagę wyniki, no niestety smuci mnie osobiście, nie wiem jak koledzy to ocenili, natomiast no ja uważam, że ta mobilizacja w zasadzie no to niczego nie przyniosła, poza tym, że po prostu więcej ludzi głosowało, ale oddało głos na tych samych ludzi, na te same partie, na ten sam układ postsolidarnościowy, który jest przy władzy praktycznie rzecz biorąc od 1989 roku. Niech Państwo zwrócą uwagę, zresztą to jest dość oczywiste, ale czasami warto to wyartykułować, bo wtedy bardziej się człowiek jakby styka z rzeczywistością. No więc jeżeli przy okazji jakiegoś programu znowu wspominano 92 rok i noc teczek, no to tam był, proszę Państwa, Donald Tusk i tam był Jarosław Kaczyński. I 31 lat minęło i wciąż tych samych ludzi mamy na czołowych miejscach. No po prostu dla mnie osobiście jest to bardzo smutne. Ludzie po prostu widocznie nie uważają tego układu władzy, jaki Polską rządzi od 30, już nie jeden, ale 34 lat za coś złego. Przeciwnie, uważają za coś dobrego, ponieważ ta mobilizacja i rekordowy wynik prawie 3/4 uprawnionych do głosowania zagłosowało, świadczy o tym, że ludziom ten układ władzy się podoba i po prostu dokonują tylko takich niezbyt dużych przesunięć, no, które spowodują, że no, co prawda jest szansa w tej chwili, że będzie nowy rząd, ale to będzie nowy rząd tych samych ludzi, tych samych patronów od 34 lat. Także myślę, że to jest dla mnie podstawowa rzecz, która w gruncie rzeczy jest smutna, a jednocześnie uderza i tak naprawdę obnaża te poglądy, które były po stronie naszej, tak zwanej szeroko rozumianej, gdzie zawsze koledzy w czasach, różni koledzy w czasach, kiedy do wyborów chodziło między 40 a 50% ludzi, to uważali, że ci pozostali to są nasi, tylko nie mają na kogo głosować,
A to nie są nasi, proszę Państwa. No teraz te 25% się zmobilizowało, natomiast te pozostałe 25% to powiedzmy sobie szczerze, to jest egzystencja czysto biologiczna, bez zainteresowania czymkolwiek, ważne, żeby tylko dawali. Tak? I tylko tyle. I tutaj nie można liczyć na nic więcej. Także to mnie najbardziej smuci w tych wyborach. Jeżeli chodzi o sam układ, no to nie jest zupełnie wykluczone, bo zapewne jest duża szansa na to, że prezydent Duda spowoduje, że najpierw będzie próba stworzenia rządu przez PiS, bo zapowiedział, że partia Kolego, zwycięska. To będzie potem. Na razie ocena wyborów. Dobrze, dobrze. W każdym razie, no cóż, no PiS wreszcie dostał mniej o tyle, że nie może samodzielnie rządzić. Natomiast czy to jest niespodzianka? No nie, no. Nawet już z samego upływu czasu i pewnego znudzenia też władzą PiS i sytuacji, kiedy propaganda pisowska no już po prostu do szerszej masy ludzi już nie dochodzi. Ci, co mieli ją przyjąć, to przyjęli. Platforma, cóż, no pewnie będzie tworzyć rząd i żeby już nie przedłużać, bardzo się cieszę, mimo wszystko i mimo tego, że jest to też część tego układu z wyniku trzeciej drogi, bo to od trzeciej drogi będzie zależeć, jak będzie wyglądał rząd Platformy z Lewicą i ewentualnie z trzecią drogą, a nie od Lewicy i nie od nawet samej Platformy, dlatego że tutaj ilość mandatów jest taka, że rzeczywiście decydujący głos jest, co już słyszymy zresztą, trzeciej drogi i PSL-u. No i wiadomo, jak tam, nie wiem dokładnie, jak się rozkładają głosy między PSL-em a ludźmi Hołowni, prawda? Natomiast kończąc, czyli tak jak kolega prosił, żeby odnieść się do Konfederacji, no cóż, no jest to rzeczywiście na papierze jest więcej głosów, jest więcej posłów, ale no chyba nie o to chodziło. Poza tym wygrał kierunek, który dla mnie jest kierunkiem mnie osobiście obcym, także ja się z tego nie cieszę. Zdecydowanie uważam, no tutaj klęska Janusza Korwin-Mikkego to jest coś zupełnie niebywałego, przegranie ze sobą anonimową całkowicie. Nie wiem. Nie wiem, czy tylko dlatego, że ma takie nazwisko, no bo cóż, aż takich wyników nie wykręcał pan Krzysztof Bosak w związku z tym. Dla mnie, gdybym był Korwinem, no to jest po prostu klęska na pograniczu zapadnięcia się pod ziemię, tak w cudzysłowie mówiąc oczywiście, po tylu latach uczestniczenia w polityce i jednak takiej rozpoznawalności, nawet tej negatywnej. I ostatnie zdanie jeszcze poświęcę tylko tym komitetom, które, bo jest to jakiś tam kropla nadziei w tych wyborach, że tak popatrzyłem jeszcze na tą Polskę, Polska jest jedna, na te inne komitety, nawet tych bezpartyjnych, których nie wiem dokładnie, czy oni mieli jakiekolwiek poglądy, ale powiedzmy, że te trzy komitety, bo pozostałe to rzeczywiście był plankton, ale zdobyły tam między 500 a 550 tysięcy głosów. I to pokazuje jedno, bo mieliśmy taką dyskusję na grupach, w mediach społecznościowych o tych kolejnych komitetach, które powstają. Tam każdy wodzem chce być i tak dalej, i tak dalej. No jakby ci wodzowie raz poszli od 30 lat po rozum do głowy i stworzyli szósty komitet, to uważam, że ten szósty komitet zdobyłby nie 550 tysięcy, tak jak tutaj te trzy razem, ale może zdobyłby milion, odebrałby głosy na przykład Konfederacji i wszedłby do Sejmu. Także niech się wszyscy domorośli, wodzowie i Napoleonowie przed lustrem zastanowią, bo już czas ucieka, czas i również im ucieka, bo się zestarzeli. Dziękuję. Tyle na temat wyborów. Dziękuję. Ja myślę, że tu możemy się tylko zgodzić, znaczy może nie tylko, z tym, że post-Solidarność trzyma się mocno, bo zarówno przez PiS, jak i Koalicja Obywatelska nawiązują wprost do tradycji tego obozu, ale i przecież chyba trzecia droga też się od tego nie odżegnuje, więc epoka post-Solidarności trwa. Co prawda tu jeden z naszych publicystów, pan Biernacki, napisał, że to jest ostatnie wybory, gdzie ten duopol Tusk-Kaczyński jest, co do tych osób mogę się zgodzić, ale obawiam się, że jeszcze następne wybory też będą zdominowane przez post-Solidarność. Natomiast czy da się coś nowego wykreować? Jestem dosyć sceptyczny, na przykład, bo tu kolega Piasta się ustosunkuje, że z tego planktonu da się coś zlepić. Ja nie wierzę.
Tym bardziej, że jak się ogląda, czy analizuje programy, czy postawy, retorykę tych ludzi, to ja bym nawet nie ryzykował, żeby oni coś stworzyli. Raczej będziemy się obracać wokół tych sił, które w tej chwili są, rzeczywiście, ale proszę panów, reminiscencje wyborcze zamykamy, natomiast teraz bym otworzył zasadniczą rundę, to znaczy ten tydzień, bo my mówimy, minął tydzień, już dał jakby pierwsze sygnały, co się może wydarzyć i tak dalej, i zadaję takie pytanie, pierwszy będzie kolega Piasta odpowiadał, czy coś się rysuje na horyzoncie, czy kolega wierzy, że PiS, po pierwsze, pierwsze pytanie, czy PiSowi uda się jeszcze uratować tą władzę, i dwa, czy opozycja stworzy rząd w całości, czy bez któregoś z członów, konkretnie myślę o lewicy. Bo dzisiaj się ukazały takie anonse, przecieki, że myśli się, jak tu wyeliminować lewicę i czy to jest słuszne, czy nie. Kolega Przemysław Piasta. Myślę, że PiSowi władzy nie uda się uratować, ale nie jest to zupełnie niemożliwe. Uważam, że jest to jeden z mniej prawdopodobnych scenariuszy. Scenariusze, szanowni państwo, mamy cztery. Ze względu na jakby metodykę konstytucyjną powoływania władzy wykonawczej w Polsce, piłka jest teraz po stronie prezydenta Andrzeja Dudy. To Andrzej Duda zwołuje pierwsze posiedzenie nowego Sejmu w ciągu 30 dni od dnia wyborów. To Andrzej Duda w ciągu 14 dni od tego posiedzenia musi wskazać swojego kandydata na premiera i to jest tak zwany pierwszy krok. Ten kandydat raczej nie uzyska większości bezwzględnej głosów, a wynika to z tego, że PiS raczej nie znajdzie sobie otwartego i dużego koalicjanta. Takim koalicjantem mógłby być de facto tylko PSL. Mówi się kuluarowo, że to rozmowy podobno trwają, strony sprawy dementują, no bardzo słusznie rzecz jasna, my nie wierzymy w niedementowane informacje, natomiast czy z tych wiadomości coś wyniknie, ciężko powiedzieć. Gdybym miał zaryzykować hazard, obstawiłbym, że nie, dlatego że PiS udowodnił przez całe lata, że jest wyjątkowo nielojalnym koalicjantem i jest koalicjantem, na którego absolutnie nie warto stawiać, bo to się dla koalicjantów PiSu kończy bardzo, ale to bardzo źle. Drugi krok powołania rządu, to taki telegraficzny w skrócie, kandydat sejmowy, kandydat tej antypisowskiej obecnej opozycji, a być może przyszłej koalicji, i to jest ten krok, w którym opozycja może zdobyć w Polsce władzę wykonawczą, jeśli uda jej się wyłonić kandydata i jeśli ten kandydat uzyska bezwzględną większość głosów w głosowaniu za wotum zaufania. A zatem, szanowni państwo, to jest taki jeden, jedyny moment, kiedy opozycja może dopiąć swego, zakończyć jakby ten marsz wyborczy i faktycznie władzę przejąć. Czy jej się uda? No, sprawa jest dyskusyjna. Po pierwsze dlatego, że w tej chwili już nam się kłócą nam się dość ostentacyjnie. Najbardziej bezczelna, najbardziej bojownicza jest tutaj lewica, która stanowi najmniejszą siłę i która, co ciekawe, nie jest arytmetycznie niezbędna do ustanowienia tego rządu. Szeroko rozumiana opozycja, nie licząc Konfederacji, ma w tej chwili 248 szabel, lewica w tym tylko 26, a więc bez lewicy zostają 222. Jeśli Konfederacja zdecydowałaby się poprzeć rząd mniejszościowy opozycji pozbawiony lewicy, to byłby gest odpowiedzialności wobec państwa przede wszystkim. Lewica jest w tej chwili destruktywna, nie wynosi nic zupełnie, to jest ta lewica, taka nazwijmy to zdziczale europejska, nie, tradycyjna lewica, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze w latach 90. czy wczesnych 2000. A zatem, szanowni państwo, istnieje przynajmniej, że takim dwoisty scenariusz wytworzenia rządu, jednego z lewicą, jednego bez lewicy. Najbardziej prawdopodobny spośród tych możliwych scenariuszy. No i pozostałe dwa scenariusze w przypadku, jeśli jednak opozycji nie uda się rządu powołać, jeśli nie uda się skutecznie zdobyć większości parlamentarnej, to rząd mniejszościowy ze strony PiSu powołany w ramach tego trzeciego kroku powoływania władzy wykonawczej w Polsce, wtedy znowu inicjatywa powskazania kandydata na premiera będzie leżała po stronie prezydenta. No i też niestety całkiem prawdopodobny scenariusz, że w tych trzech krokach nie uda się powołać w Polsce rządu i wtedy prezydent konstytucyjnie jest zobligowany do rozpisania wcześniejszych wyborów parlamentarnych, do skrócenia kadencji Sejmu. A zatem, szanowni państwo, na stole mamy cztery scenariusze. Moim zdaniem absolutnie najbardziej prawdopodobny jest taki oto scenariusz, że władzę przejmuje jednak opozycja. I tutaj pytanie, czy przejmuje tą władzę razem z lewicą, czy przejmuje jednak bez lewicy, która najzwyczajniej w świecie stanowi w tej chwili ideologiczne, personalne i organizacyjne obciążenie. To są ludzie, którzy stawiają na
pierwszym tutaj miejscu sprawy światopoglądowe, światopoglądowe, które dzielą Polaków, które w żaden sposób nie wnoszą nic do jakości życia. Przecież ten nowy rząd, ta nowa potencjalna sejmowa większość będzie miała mnóstwo pracy z radzeniem sobie z wetami prezydenta i z zarządzaniem państwem w ogóle, bo to nie będzie proste, nie będzie oczywiste. Ja przypominam szanownym państwu i szanownym kolegom, że prezydent Andrzej Duda prezydentem będzie jeszcze do drugiej połowy roku 2025, więc przez niemal 2 lata. To jest bardzo długo, na tyle długo, żeby stanowczo napsuć krwi potencjalnemu urzędowi. To nie będzie przyjazna koabitacja, to będzie bardzo wroga koabitacja, koabitacja polegająca na tym, że prezydent będzie wetował wszystkie ustawy bezrefleksyjnie, tak samo jak bezrefleksyjnie je teraz podpisuje, a zatem bardzo trudny okres do rządzenia przez kogokolwiek. Wracając jednak do głównego pytania, tych 4 scenariusza, które nakreśliła nam konstytucja, bo to nie są moje scenariusze, scenariusze konstytucyjne, scenariusz rządu PiS-u jest jednak stosunkowo mało prawdopodobny. Scenariusz, kiedy PiS wytworzy sobie stabilną większość, wydaje się bardzo mało prawdopodobny, bo wymagałoby to nakłonienia PSL-u do oficjalnej koalicji. Wydaje mi się, że PSL nie będzie do tej koalicji dążył ze względu po pierwsze na własne dobro i bezpieczeństwo, po drugie ze względu na jasno wyartykułowaną wolę wyborców, bo ci wyborcy, którzy tak masowo wzięli udział w wyborach, przecież w 65% zagłosowali po prostu przeciwko PiS-owi. To były głosy na konkretne partie polityczne, ale to były też głosy przeciwko PiS-owi. A zatem takie ostentacyjne połamanie woli wyborców, ostentacyjne zignorowanie woli własnych wyborców może dla każdej partii politycznej skończyć się bardzo źle. Większą szansą, chociaż też nie obstawiałbym na to wielkich pieniędzy, jest to, że PiS powoła rząd mniejszościowy. Wiecie państwo, jeśli posłowie będą musieli na przykład wyjść z sali albo wstrzymać się od głosu w przypadku tego ostatniego głosowania, wtedy wystarczy zwykła większość głosów, więc posłowie wstrzymujący się de facto popierają rząd, a zatem posłowie będą mieli bardzo prosty, personalny wybór. Czy wstrzymają się od głosowania, czy po prostu Sejm zostanie rozwiązany, a oni od nowa muszą wydać gigantyczne pieniądze na kampanię wyborczą, kampanię, która przecież niekoniecznie musi zakończyć się dla nich ponownym sukcesem, niekoniecznie musi zakończyć się dla nich pozytywnym skutkiem i ponownym uzyskaniem mandatów poselskich. A zatem ten drugi scenariusz właśnie ze względu na kwestie czysto ludzkie, personalne jest znacznie bardziej prawdopodobny, ale on może ziścić się tylko i wyłącznie, jeśli opozycja potknie się o własne sznurowadła i najzwyczajniej w świecie tego rządu nie będzie w stanie powołać. I tutaj, szanowni państwo, pewna wątpliwość. Pokażę wam taką mapkę Sejmu, nazwijmy to. To jest mapka przygotowana przez TVP Info, jak widzimy na załączonym obrazku, ale mapka przygotowana dość rzetelnie. W większości obserwatorów sceny politycznej wydaje się, że mamy w Sejmie 5 partii. To jest nieprawda. My w tej Sejmie w tej chwili mamy 50 partii, grup formalnych, grup nieformalnych i innych ośrodków politycznych. Wszyscy oni mają swoje ambicje, aspiracje, marzenia, pragnienia i co tu dużo mówić, interesy. I pogodzić te interesy nie będzie łatwo. No cóż, przed Donaldem Tuskiem chyba najtrudniejszy w życiu test. Twierdził, że tym najtrudniejszym testem były te wybory. Wydaje mi się, że dużo trudniejszym testem będzie pogodzenie tych sprzecznych interesów, będzie pohamowanie tych wszystkich potencjalnych politycznych harcowników, którzy mogliby mu przeszkadzać w układaniu tej trudnej układanki, jaką będzie koalicja na tą kadencję. Dziękuję. Dziękuję. No, ja się przychylam do tego zdania. Ja mogę obstawić, że prawie 100%, że ten rząd opozycji powstanie, bo to jest za krótko, żeby jeszcze ta destrukcja, o której kolega mówił, potencjalna, czyli te ambicje zadziałały już teraz, no to by było samobójstwo dla wszystkich. Jest jednak coś, co możemy nazwać instynktem samozachowawczym i ten rząd powstanie. Obawiam się, że jeszcze z lewicą, że jeszcze to jest za wcześnie, żeby, chyba że lewica będzie tak licytować, bo to właściwie nie jest lewica, bo jest taki artykuł w Rzeczpospolitej, analizuje skład klubu nowej lewicy, bo to jest nowa lewica i tam znaczący wzrost jest znaczenia partii Razem, która dla mnie, w ogóle jej obecność w takiej koalicji no jednak centrowej jest czymś niebywałym, więc oczywiście być może będzie się kiedyś dążyć do odłączenia tego wagonika z nazwą Partia Razem, co by było chyba korzystne i wtedy część lewicy, ta bardziej umiarkowana, mogłaby się znaleźć. Ale to są dywagacje. Także uważam, że rząd powstanie, że to będzie początek grudnia, czy tam połowa grudnia, a potem zobaczymy. Ciekawe jest też to, na co dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy trzecia droga ostanie się jako jeden klub, czy powstaną 2 kluby. Tutaj koledze Śmiechowi mówię,
31 posłów ma PSL, czyli tyle samo mniej więcej ma trzecia droga, czyli to jest tak po połowie. Czy będą razem tworzyć jeden klub? Chyba na tym etapie jeszcze tak. Natomiast króciutko potem... Króciutko ad vocem, jeśli kolega pozwoli. W 2005 roku całej Polsce, wszystkim w Polsce wydawało się, że Platforma i PiS stworzą wspólny rząd. Pod hasłem wspólnego rządu szli do wyborów parlamentarnych w 2005 roku, rozpoczęli negocjacje koalicyjne i te negocjacje z każdym tygodniem, a przeciągały się bardzo długo, były coraz bardziej zażarte, coraz bardziej zacięte i skończyły się awanturą polityczną, która trwa w Polsce do tej pory. Nikt nie spodziewał się tego na początku tej kampanii wyborczej, nikt nie spodziewał się tego po wyniku wyborów parlamentarnych. Zatem przerabialiśmy to już raz w Polsce i jest to jak najbardziej możliwe. Prawdopodobieństwo tego wydarzenia oczywiście nie jest bardzo wysokie, ale nie jest na tyle niskie, abyśmy zakładali, że ten scenariusz jest możliwy. Tym bardziej, że jak słusznie wskazał kolega, lewica to nie jest żadna lewica, to są trockiści, to nie są nawet marksiści, tak? To są trockiści, którzy zostaliby wyrzuceni z partii komunistycznej za odchylenie rewolucyjne lub anarchistyczne. Ludzie absolutnie niezdolni do żadnego rozsądnego spojrzenia na rzeczywistość. Także nie widzę w jednej koalicji tej bandy i na przykład Romana Giertycha albo Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po prostu mi to nie pasuje. Tak, no, ten przykład z 2005 roku jest ciekawy, ale on nie pasuje do dzisiejszej sytuacji. Ja przypomnę, że wtedy PO-PiS powstał po to, żeby zlikwidować SLD jako potężną partię, która tworzyła rząd. I to się udało, nagle SLD przestało istnieć prawie politycznie i wtedy był dla prezesa, zapaliło się zielone światło, że możemy rządzić sami, po co nam te TPO. I to stąd się wzięło. Dzisiaj Tusk raczej nie będzie tym destruktorem, żeby rozwalać koalicję, która powstanie. No ale zobaczymy. Kolega Śmiech, bo myśmy dużo mówili, czy kolega zgadza się z naszymi prognozami? To znaczy do prognozami. No to są rzeczy dość oczywiste, także ja myślę, że powstanie rząd opozycji. Natomiast może podkreślę jedynie tutaj, bo koledzy akurat może tym nie zajęli, ale że PiS nadal będzie w bardzo dobrej sytuacji. To znaczy oczywiście Przemek tutaj wskazał, że prezydent będzie jeszcze do roku 2025. Ja przypominam, jakie mieliśmy sytuacje w czasach, kiedy był już rząd Platformy, a prezydentem był Lech Kaczyński. No przecież pamiętacie Państwo, no kulminacją był cyrk związany z wyjazdem do Katynia, prawda, no, który się skończył, jak się skończył, już nie będziemy do tego wracali. Ale te przekomarzanki, te loty do Gruzji, te zmiany kursu samolotów, te strzały na granicy, no przecież to była totalna kpina. Wszystko dlatego, że oczywiście rząd prowadzi politykę zagraniczną, ale również prezydent reprezentuje państwo i to wykorzystał wtedy Jarosław Kaczyński i używał do tego swojego brata. W tej chwili ono z pewnością Duda będzie do tego używany również. Nie wiem, czy w takim wyrazie i pomimo mojej niechęci do jego działalności politycznej, oczywiście nie życzę mu, żeby tak skończył jak Lech Kaczyński. Natomiast zwracam uwagę, że tutaj będzie punkt zapalny i to bardzo poważny. Drugim punktem zapalnym będzie to, że pomimo udanego bojkotu referendum, bo przypominam Państwu, że mniej więcej 43% niepełne wzięło udział w referendum, to jednak 43% uprawnionych, no to jest, no to powiedzmy, że 14 milionów. I z tych 14 milionów na wszystkie pytania, gdzie oczywiście trzy pytania były takie jak w 46, że trudno było inaczej odpowiedzieć, będąc poglądów chociażby takich jak my. A to czwarte, no to oczywiście to pytanie o zaporę na granicy, czy tam o mur. Idiotyczne zupełnie. Natomiast na te cztery pytania, i to wszystkie cztery, no, odpowiedziało tak od 97 do 98% tych, którzy zagłosowali, oddali swój głos w referendum. W związku z czym niewątpliwie znacznie więcej, o kilka milionów więcej ludzi poparło punkt widzenia PiS w tym wyrażony w pytaniach referendalnych, niż zagłosowało na PiS. Zwróćcie na to Państwo uwagę, bo trzeba
powiedzieć, że to się przekłada, no jakieś te 97-8%, ponad 13 milionów. Ja w tej chwili nie będę cytował liczb z PKW, no bo to jest dość oczywiste, można sobie sprawdzić, mówimy w pewnych kategoriach ogólnych. Więc ten wynik, mimo że referendum jest niewiążące, to Tusk i nowa koalicja ewentualna musi sobie zdawać sprawę z tego, jak ludzie myślą, w jaki sposób wyrazili się na te cztery tematy. Tak jak powiedziałem, przekraczając o kilka milionów ilość osób, które zagłosowały na sam PiS. Także to jest drugi problem. Oczywiście problemem trzecim jest z całą pewnością teraz podejście nowego rządu do wszystkich programów rozdawniczych rządu PiS i jak się z tym po prostu, no, w jaki sposób funkcjonować dalej. Bo odchodzenie od tych programów to będzie totalny atak ze strony PiS-u. Także ja uważam, że PiS znajduje się, nawet nie będąc przy władzy, w doskonałej sytuacji do wykonania skoku na władzę po raz kolejny, być może ze skróconą kadencją parlamentu i wtedy ze zwycięstwem znacznie większym niż w tej chwili uzyskali przez znakomity wynik. Mimo tego, że nie będą tworzyć rządu po tylu latach władzy. Także zwracam uwagę na te problemy. No wręcz idealna sytuacja dla PiS-u do tego, żeby wręcz masakrować również w tej chwili nowy rząd każdym odejściem o centymetr, które będzie przedstawiane jako niszczenie biednych ludzi, słabych i tak dalej, i tak dalej, i tego, co osiągnął PiS. Za naszej władzy to było tak, a teraz proszę bardzo. Także związane ręce Tuska z wielu powodów, jeszcze jedno zdanie tylko o lewicy, to jest lewactwo tak naprawdę, to nie jest żadna lewica, nie ma nic wspólnego z tradycją patriotycznej polskiej lewicy, totalne lewactwo, które teraz no, podskakuje w sposób zupełnie nieprawdopodobny, no Ratlerek szczeka jakby był Brytanem czy Bulldogiem, gdzie stracili, proszę Państwa, mieli 49 mandatów, mają 26, a zachowują się tak, jakby wygrali wybory. No żenujące, żenujące. Dziękuję bardzo. No myślę, że działają na nerwy Tuskowi. On zresztą wykonywał taki manewr, żeby pozbawić lewicę tlenu i u siebie też dopuszczał tego typu głosy, ale moim zdaniem taktycznie. Ale co do lewicy zobaczymy. Natomiast to, co kolega o referendum powiedział, to ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że oficjalnie w kampanii Koalicja Obywatelska i inne partie opozycji powiedziały, że niczego nie odchodzą. Czyli oni w zasadzie też by potwierdzili tym na nie to wszystko, że nie będą demontować muru, nie będą demontować systemu socjalnego i co tam jeszcze było, wyprzedawać majątku narodowego, chociaż tutaj było tak łagodniej powiedziane, bo tam nie wiem, czy jest coś do wyprzedania jeszcze, bo to chyba już zostało za AWS-u. Właśnie, czy jeszcze jest coś do wyprzedania. Jeszcze tam można coś sprywatyzować, nie wiadomo jak do Orlenu podejdą, także to akurat im to nie przeszkadza, moim zdaniem. No imigranci, kolego, jeszcze imigranci. I tu imigranci może być rzeczywiście problem, ale ja słyszałem wypowiedź któregoś z polityków Platformy, że nie wchodzi w grę automatyzm, czyli że nie będą przyjmować tej relokacji, więc mogą sobie z tym poradzić. Natomiast proszę panów, to jest ważne, to co przechodzimy do drugiej części międzynarodowej. To znaczy Europa odetchnęła, Bruksela, czyli że o nasi górą, czyli Europa odbiła Polskę, to jest trend, który nie jest korzystny z punktu widzenia Europy Środkowej, bo chciałem zwrócić uwagę, żeśmy odnotowali sukces na Słowacji ugrupowań narodowo, no nazwijmy socjalnych, które są bliżej do polityki Orbana, natomiast ten zwrot w Polsce oznacza, że się oddalamy od tego, co można by nazwać jednością środkowoeuropejskiej. Przypomnę, że w kampanii Platforma ostro atakowała Orbana i politykę Węgier i oskarżała PiS, że on tak w sumie to dalej jest tym Orbanem. I rzeczywiście na gruncie brukselskim i europejskim Polska z Węgrami dalej była. I teraz to się chyba kończy. Czyli jest tutaj, to myśmy z jednej strony chcieli, żeby PiS no, dostał trochę po łapach, ale proszę panów, ale z punktu widzenia tego nazwijmy europejsko-suwerennościowego, to może być regres. Krótka runda, kolega Piasta najpierw. Gdzie jest regres, gdzie jest progres? Najważniejsze dla Polski jest w tej chwili to, żeby nie wchodzić w wojnę ukraińską, żeby w ogóle nie angażować się w żaden konflikt zbrojny i normalizować stosunki z sąsiadami.
pomimo że najważniejsza jest normalizacja stosunków na wschodzie, to nawet jeśli zaczniemy normalizację od zachodu, to i tak nie będzie to złe. Będę ubolewał, jeśli okaże się, że będzie to kosztem poświęcenia w ogóle relacji z Węgrami. Mam nadzieję, że zostanie polityką Platformy na tyle oliwy w głowie, na tyle oleju w głowie, że postanowiam, że jednak nie zerwą do końca tych relacji z Węgrami, niezależnie od tego, że politycznie z obozem politycznym Viktora Orbana bardzo się różnią. Dużo zależy od tego, kto fizycznie będzie sprawował sternawy polskiej polityki zagranicznej. Pamiętajmy, że dopóki Andrzej Duda jest prezydentem, będzie pewna dychotomia tej polityki zagranicznej, jak słusznie zauważył Adam, będzie to rozchwianie polityki zagranicznej, tak jak w czasach Lecha Kaczyńskiego, który prowadził swoją politykę niezależną od polityki rządu. Paradoksalnie na tej płaszczyźnie węgierskiej obecność Andrzeja Dudy może okazać się dla Polski korzystna. Jeśli zaś chodzi o ogólne miejsce Polski w Europie i na świecie, nie zgadzam się, że Polska powinna być wykonawcą woli Stanów Zjednoczonych, bo skazuje to nas na rolę państwa frontowego i o tyle z punktu widzenia interesu państwa stawianie na blok europejski, kontynentalny, przynajmniej na krótką metę jest najzwyczajniej w świecie bezpieczne. Tu, szanowni państwo, już nie chodzi o jakiś plan strategiczny, tu chodzi po prostu o zachowanie biologicznej masy narodu, bo jeśli ktoś wplącze nas fizycznie w konflikt, nie tylko jako zaplecze frontowe, ale właśnie jako front, no to zaczniemy tracić biologiczną siłę narodu, a na to nie możemy sobie w tej chwili pozwolić z bardzo wielu względów. Ten program jest zbyt wąski, żeby tak szeroki temat rozpoczynać. Myślę jednak, że dla naszych widzów akurat ta kwestia jest oczywista. A więc po pierwsze, nie dla wojny, po drugie, tak dla normalizacji stosunków z sąsiadami. Myślę, że w tym zakresie możemy spodziewać się pewnej subtelnej poprawy. Podkreślam, subtelnej poprawy, to nie jest jakaś jakościowa zmiana i to nie są partie polityczne, przez które przejęcie władzy było przeze mnie jakoś szczególnie entuzjastycznie traktowane. Ale jeśli mamy analizować na chłodno, to mam wrażenie, że możemy spodziewać się tutaj jednak pewnego progresu. No to, co będzie zdecydowanie niedobre, to zgoda na całą unijną agendę, bezrefleksyjna zgoda na całą unijną agendę z wszystkimi obciążeniami, z tymi pseudoekologicznymi rozwiązaniami, z różnego rodzaju progresywnymi społecznie pomysłami. To będzie coś, co będzie nas obciążać i co po prostu najzwyczajniej w świecie będziemy znosić z trudnością. Z całą pewnością będziemy to zresztą krytykować. No właśnie, i tutaj PiS paradoksalnie może się przydać, bo on wtedy będzie to kontestował i ponieważ ma jeszcze duże poparcie, to koalicja rządowa nie będzie taka radykalna w takiej hura europejskiej polityce, tak mi się wydaje. Tutaj trochę teraz będziemy popierać w niektórych kwestiach PiS, proszę kolegów, ale na tym polega polityka równowagi. Z całą pewnością. Kiedy, kolego, nakłanialiśmy naszych czytelników i widzów, żeby zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich, to przecież ja osobiście nakłaniałem, nie wszyscy koledzy mieli ten sam pogląd, to nie dlatego, że Rafał Trzaskowski, przepraszam bardzo, jest politykiem z naszej bajki, wręcz przeciwnie, jest to polityk całkowicie nie z naszej bajki, nie ma specjalnie dobrze poukładane w głowie, jego pomysły są szczególnie szkodliwe, ale zakładaliśmy tak zwaną wrogą koabitację pomiędzy obozem prezydenckim a obozem parlamentarnym, czyli obozem władzy wykonawczej prezydenckim i obozem władzy wykonawczej w postaci rządu i premiera. W tej chwili ta wroga koabitacja będzie przebiegała na zupełnie odwrotnej płaszczyźnie. Obóz prezydencki to będzie obóz PiSu, obóz antypiSu to obóz rządowy, czyli dokładnie powtórka z rozrywki z czasu, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński. Ta wroga koabitacja będzie objawiała się właśnie dwoma zakresami. Po pierwsze, brak zdolności do legislacji, co jest dla nas korzystne. Ta legislacja ostatnio była wyjątkowo szkodliwa, była powodowana bardzo niewłaściwymi motywacjami. Po drugie, wroga koabitacja to brak pełnej sterowności polityki zagranicznej, a to oznacza, że nikt tej polityki nie przesteruje nam na jeszcze gorsze tory niż te, które znajdują się w tej chwili. Marne to pocieszenie, ale zawsze jakieś pocieszenie. No chyba, że prezydent zmieni opcję, ale chyba nie. Ja tutaj zaraz zadam pytanie dotyczące, bo kolega powiedział, że z Węgrami będzie teraz gorzej. Ja też się spodziewam, że będzie gorzej. Jeżeli chodzi o relacje z sąsiadami, to chyba będzie tylko normalizacja z Niemcami. Natomiast nie łudziłbym się, że polityka wschodnia ulegnie zmianie, bo wiemy, że Platformie byli jeszcze więksi zwolennicy współpracy z Ukrainą niż w PiSie, chociaż słuchałem wypowiedzi jednego z polityków czy wybranych posłów z Hołowni, z Białego Stoku czy z Podlasia, który mówił, no, że trzeba i z władzami białoruskimi rozmawiać, bo to jednak wymiana, że ludzie muszą się kontaktować, społeczeństwa, i wtedy dziennikarz TOK FM zadał pytanie. Chcecie rozmawiać z reżimem Łukaszenki?
przerażająco. On mówi, no tak, ale ja byłem kiedyś z takiej komisji współpracy przygranicznej i tak dalej. No więc mogą być różne kierunki tej normalizacji, ale ja się boję właśnie całkowitego popsucia stosunków z Węgrami i braku poprawy polityki na wschodzie. Czy kolega Adam Śmiech dostrzega jakieś pozytywy na tym odcinku? Tutaj to trudno mówić o pozytywach, dlatego że ewidentnie Orban jest już w tej chwili dalej od Polski, Węgry są dalej od Polski niż były jeszcze kilkanaście miesięcy temu, kiedy mieliśmy do czynienia z próbami organizowania jakiejś takiej konserwatywnej grupy w Europie, które te próby omawialiśmy, prawda, które te de facto rozbiły się potem o wojnę na Ukrainie i o stosunek do Rosji i do Ukrainy. Całkowicie odmienny w przypadku Węgier i Polski. Bo tutaj kolega powiedział, że może odegra pozytywną rolę prezydent Duda. No, przepraszam kolego, ale no, nie spodziewam się po człowieku, który reaguje tak emocjonalnie w stosunku do kwestii ukraińsko-rosyjskiej, jak prezydent Duda. Ale ja mówiłem o stosunkach z Unią, nie polityce wschodniej. No z Unią, no tak, ale czy no na pewno nie należy się tutaj spodziewać żadnego ruchu w kierunku Orbana, zwłaszcza po tym, co za chwilę też będziemy mówili, po takich sytuacjach jak chociażby udział Orbana w szczycie w Pekinie, prawda, i spotkanie osobiste twarzą w twarz z Władimirem Putinem. Także to jest bardzo smutne, dlatego że ja nie wiem, czy zabraknie zupełnie rozsądku Platformie i będzie prowadzić jakąś agresywną politykę w stosunku do Węgier. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby prowadziła politykę ani agresywną, ani przyjazną, bo przyjaznej prowadzić nie może, bo ma inne poglądy na Europę. Natomiast nie trzeba w tym wypadku, patrząc z punktu widzenia Platformy, nie trzeba kochać władzy w innym kraju, w kraju sąsiednim, żeby z tym krajem współpracować. I myślę, że tutaj to, co Przemek mówił, ten nakaz normalizacji stosunków z sąsiadami, który jest oczywiście niemożliwy do wykonania, jeżeli chodzi o Rosję i Białoruś, jeżeli chodzi również o nowy rząd, tutaj żadnych nie ma złudzeń co do tego. Jednak uważam, że Nie ma powodu, żeby sądzić, że z jakąś krucjatę będą prowadzić przeciwko Węgrom czy przeciwko Słowacji. Oczywiście na pewno będą się ścierać w sprawach, które są oczywiste. No jeżeli Orban mówi wiemy o Europie ojczyzny, o tym, żeby nie tworzyć superpaństwa, a z kolei tendencje do takiego poparcia superpaństwa są znane w Platformie od lat, no to cóż, tutaj będzie pole do starcia, ale to pole mam nadzieję, że będzie na forum Unii Europejskiej. Natomiast nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy współpracować także pod nowym rządem z Węgrami, na zasadzie po prostu współpracy sąsiedzkiej, partnerskiej w różnych dziedzinach, przede wszystkim ekonomicznych, gospodarczych, ale także chociażby wymiany młodzieży studenckiej i innej, jeżeli chodzi o korzystanie wzajemne z wyższych uczelni i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście nie wiem, czy tak będzie, natomiast nie spodziewam się, że cokolwiek naprawi w tym względzie prezydent Duda. Tutaj raczej jestem o tym przekonany, że niczego nie naprawi, a może jeszcze bardziej popsuć. Także jeżeli będzie trwał, oczywiście, a pewnie będzie trwał w swojej ślepej miłości do Ukrainy Zełenskiego i całego tego układu. Także ja liczę, że, spójrzmy na to. Orban, tak jak powiedziałem, jest coraz dalej od Polski, będzie na pewno tutaj, pomimo tych wszystkich zaszłości, na przykład węgiersko-słowackich, o których wiemy, które są to dwustronne kłopoty, prawda, związane z historią, trudną historią, ale bądź co bądź Orban pokazuje i w stosunkach z Rosją, że 56 rok nie przesłania mu tego, co robi teraz i tego, co zamierza robić w przyszłości, co zapowiedział w Pekinie. I myślę, że tak dalej będzie, Orban będzie robił swoje, a jeżeli nie chcemy się przyłączyć, no to się nie przyłączymy i on to przeżyje i będzie dalej robił to, co musi z punktu widzenia swojego spojrzenia na rzeczywistość i na przyszłość Węgier i Europy. Nie Europy i Węgier, ale Węgier Europy, bo Węgry dla niego i ich racja stanu jest numerem jeden, czego nie można powiedzieć o Polsce. Dziękuję.
To znaczy, gwoli wyjaśnienia, proszę kolegi. Ja nie mówiłem o polityce Dudy na odcinku wschodnim, tylko na odcinku Unii Europejskiej, że on tu może być hamulcowym w stosunku do jakichś no, takich superpaństwowo-federalistycznych ciągot, bo on miał parę wypowiedzi zdecydowanie przeciw polityce Brukseli, więc o to chodziło. Przecież nie mówiłem, że będzie polityce wschodniej rewidował, bo to jest niemożliwe. Natomiast proszę panu, bo już żeśmy wybiegli o tym polityce wschodniej, a raczej daleko wschodniej, bo w tym tygodniu odbyło się bardzo ważne wydarzenie w Pekinie. To było taki forum uczestników tego wielkiego projektu jednego pasa i jednej drogi. Przypomnę, już jedwabnego szlaku raczej nie ma, ten, który miał biec między innymi przez Polskę, no bo w tej chwili wojna to zablokowała, ale ten plan wielki połączenia Chin z Azją, Bliskim Wschodem i Europą jest realizowany. I w Pekinie odbył się ten wielki szczyt, nie wiem, tam było z 50 państw i był Władimir Putin. No to była chyba pierwsza taka wizyta zagraniczna. Jak wiadomo, sytuacja Putina jest dwuznaczna, ale było dwóch przedstawicieli Europy. To właśnie był Viktor Orban i prezydent Serbii Vučić. Dwóch. Co świadczy o przesunięciu akcentów na Bałkany, jeżeli chodzi o kontakty właśnie z tym obszarem chińsko-bliskowschodnim. I w jednej z wypowiedzi, a teraz przeczytam panom, Viktor Orban powiedział tak. Jego zdaniem odcięcie się Europy od współpracy gospodarczej z Rosją w związku z wojną na Ukrainie było wielkim krokiem w kierunku rozwijania bloków, a zarazem blokowania rozwoju globalnych powiązań gospodarczych. Mało tego, powiedział, że punkt ciężkości gospodarczy, cywilizacyjny przesuwa się na wschód i że Zachód utracił swoją przewagę konkurencyjną. I pogłębianie tego procesu po prostu grozi z marginalizowaniem Zachodu czy Unii Europejskiej jako peryferii, a nie jako centrum, jak do tej pory. Węgry opowiadają się więc za erą łączności gospodarczej zamiast tworzenia bloków polityczno-gospodarczych, które będą ze sobą konkurować. No więc to jest to, co my mówimy. I teraz jest pytanie, czy to wydarzenie ma jakieś znaczenie jakby dla Polski. Ja tutaj kończąc już zadawanie tego pytania w stosunku do Węgier, jak wiemy kiedyś, jeszcze w dawnych czasach, to Donald Tusk, to był kolega Wiktora Orbana, nawet grali w piłkę. No ale potem, ponieważ Tusk wybrał karierę europejską, stał się przynajmniej werbalnie wrogiem, ale wiecie panowie, na zewnątrz można różne rzeczy deklarować, a w rzeczywistości mieć jakieś kontakty bliższe. Ale pytam teraz o ten Pekin, jakie to ma znaczenie i czy to może mieć jakieś znaczenie dla Polski, dla Europy i czy diagnoza Orbana jest słuszna? Kolega Przemysław Piasto. Zacznę od tego znaczenia dla Polski. Znaczenie dla Polski będzie mniejsze niż być mogło, bo Polska sobie wybrała miejsce takie, a nie inne, czyli marginalnego, przyfrontowego państwa w obozie atlantyckim. Częściowo wybrała, częściowo to miejsce zostało wybrane za nas, ale przynajmniej częściowo faktycznie wybrała, ponieważ niektóre czynności wykonane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, kolejne w zasadzie rządy Prawa i Sprawiedliwości, było to po prostu systematyczne uzależnianie się od amerykańskich silniejszych partnerów i sprowadzenie Polski do roli de facto wasala Stanów Zjednoczonych. Obecnie nie mam nic do gadania, nikt nas o nic nie będzie pytał, nikt ludzie nas nie będzie zresztą zapraszał, bo po co zapraszać jakiegoś tam pionka czy podwykonawcę, skoro o ważnych sprawach można rozmawiać z jego szefem czy decydentem. W związku z powyższym dla nas, jako dla Polski, to ma znaczenie drugorzędne. My jesteśmy już gdzie indziej i w tej chwili absolutnie z tym nic nie zrobimy. Od kiedy Amerykanie zdecydowali się na prowadzenie proxy war na terenie Ukrainy czy na terenie bezpośrednio wobec nas sąsiednim, no to praktycznie geopolitycznie jesteśmy zamurowani. I dopóki wojna ukraińska trwać będzie, zamurowani będziemy, prawdopodobnie także zresztą jakiś czas później poziom infiltracji polskiej sceny politycznej, medialnej, każdej innej zresztą przez amerykańską agenturę wpływu i agenturę faktyczną jest tak daleko idący, że w tej chwili nie ma mowy o żadnej zmianie kierunku polskiej polityki. Co nie zmienia faktu, że powinniśmy jako Polacy się przyglądać, co się tam dzieje. Projekt pasa i szlaku, póki trwa wojna ukraińska, generalnie nie wypali, a przynajmniej nie wypali w tym zakresie, w którym wypalić by powinien. Chiny przecież tak de facto chciały przełamać po prostu hegemonię amerykańską, nie poprzez konkurowanie z Ameryką na oceanach, co byłoby kosztowne, trudne
i prowadziłaby do nieuchronnego konfliktu militarnego, ale na złamanie tutaj zasady handlu oceanicznego właśnie poprzez projekt pasa i szlaku. Wydaje się, że w tej chwili nie jesteśmy w stanie oszukać geografii. Teren, na którym toczą się walki, jest terenem kluczowym z punktu widzenia, że tak powiem, bezpieczeństwa tego projektu, jego rozwoju, jego realizacji. W związku z powyższym, dopóki Rosja sobie z Ukrainą nie poradzi, z punktu widzenia Chin, ten projekt będzie zablokowany. Nie zmienia to jednak faktu, że Chiny planują długofalowo i to, że pojawiły się jakieś drobne z ich punktu widzenia przeszkody, nie sprawia, że projekt należy odłożyć zupełnie ad acta, wręcz przeciwnie, należy cały czas pieły czołowić i go wdrażać, po prostu aktualizując jego harmonogram. Obecność takich, a nie innego zestawu polityków na tym szczycie w Pekinie jest znacząca, jest symboliczna i przede wszystkim odebrałbym właśnie ten szczyt jako szczyt symboliczny, tak, bo ustalenia zapadają sobie w ciszy kuluarów, a tego typu szczyty są po to, żeby pokazać światu, że ustalenia są, że jest łączność, że jest komunikacja, że jest idea współpracy. Myślę, że głównym przesłaniem było jednak przesłanie o współpracy chińsko-rosyjskiej, o zacieśnieniu tej współpracy, o dobrych relacjach, których nie psują różnego rodzaju międzynarodowe szykany w postaci chociażby sankcji, które mają zakłócić łańcuchy dostaw, mają zakłócić się połączenia gospodarcze. A zatem, szanowni państwo, mamy do czynienia z istotą demonstracją, demonstracją, której nie wolno lekceważyć, w tym sensie, że jest ona czyniona na użytek opinii międzynarodowej, nie bez powodu, nie bez znaczenia, nie jest to pusta demonstracja, nie jest to pusty gest. Ja skoryguję, to nie jest pierwsza wizyta Putina od momentu, kiedy jego ściga Trybunał do Spraw Tajemnych. Był już wcześniej w Kirgistanie, w związku z powyższym ta władza Trybunału, zdaje się, jest przepotężna do tego stopnia, że państwa takie jak Kirgistan mogą sobie z niej kpić do woli, bo ten Międzynarodowy Trybunał ma może bombastyczną nazwę, ale tak naprawdę nic nie może i nic nie znaczy. W ogóle tego typu instytucje mogą i znaczą tylko tyle, o ile mają poparcie i utwierdzenie, że tak powiem, swojego władztwa w decyzji poszczególnych państw narodowych, które sprawują realną władzę, suwerenną władzę na swoich terytoriach. A zatem Władimir Putin jest całkowicie bezpieczny, będzie całkowicie swobodnie przemieszczał się po tej części świata, po której zechce się przemieszczać. Nie podejrzewam, że będzie wybierał się w najbliższym czasie do świata zachodniego, a jeśli okaże się, że świat zachodni uzna nagle z dnia na dzień, że Władimir Putin nie jest już strasznym dyktatorem, ale jest całkiem przyjaznym prezydentem suwerennego państwa, wtedy trybunały albo zmieni zdanie, albo okaże się, że w pozostałej części świata jego srogie tutaj zapędy są równie poważane jak w Kirgistanie, jak w Chinach. To może tyle i oddaję głos kolegom. Dziękuję. Ja tutaj tylko powiem, że bo kolega mówił, że w tej chwili jest ten projekt zablokowany, ale Chińczycy znaleźli alternatywną trasę. Ona teraz ma przebiegać przez Indie, Bliski Wschód, Turcję i na Bałkany, czyli nas ominięto. To jest projekt Jedwabny Szlak Upadł, ale jeden pas, jedna droga nie. I myśmy pracowali długo, żeby Jedwabny jeszcze przed wybuchem wojny, bo teraz można powiedzieć, no wojna jest i tak dalej, ale przypomnę, kto zablokował? Kolega Śmiech jest z Łodzi? Czy spod Łodzi? To jak wyglądała wtedy, że Antoni Macierewicz... Pan Macierewicz zablokował. I to był rok który? 2000, ja wiem, 16? Tak, 17, no. I to jeszcze na ile przed wojną zaczęliśmy to blokować? Jeszcze było innych parę takich posunięć, czyli na polecenie Stanów Zjednoczonych, żeśmy torpedowali ten projekt już wtedy. Mimo że wtedy planowano, że te pociągi to będą przez Rosję, Ukrainę, Białoruś do Europy. Ale Chińczycy znaleźli obejście. I w tej chwili kraje bałkańskie stają się kluczowe i Turcja, a my jesteśmy na peryferiach wojennych. Ktoś jeszcze? Obejście, rzecz jasna, jest, ale geografii się nie oszuka. Nie oszuka się ukształtowania terenu. Inaczej prowadzi się logistykę przez tereny nizinne z krótkimi, że tak powiem, odcinkami niezbędnymi do przekroczenia po trudnym terenie górskim, a innego rodzaju logistykę, które prowadzi się przez trudne tereny górskie, tereny pustynne, tereny zalewowe, etc., etc. Wystarczy elementarna znajomość geografii na poziomie szkoły podstawowej, żeby zrozumieć, że szlak prowadzący z Chin przez Indie, przez szeroko rozumiane pustynie Persji, pustynie Arabii, aż do gór Turcji, gór Bałkanów, nie jest szlakiem dobrym, korzystnym i prostym dla jakiejkolwiek logistyki. Rzecz jasna, teraz nie będziemy wodzić niczego na grzbietach koni i wielbłądów, ale nawet prowadzenie tej logistyki koleją czy metodą kołową po prostu po drogach, tak czy inaczej będzie dużo bardziej kosztowne i dużo bardziej skomplikowane niż puszczanie tego równinnym, nizinnym terenem dominującym na pierwotnej destynacji tego szlaku. W związku z powyższym jestem głęboko przeświadczony, że jeśli ustąpią czynniki polityczne
postaci wojny ukraińskiej, natychmiast pierwotna koncepcja wróci, bo jest ona w ekonomiczny sposób, w oczywisty sposób ekonomiczny, tak dominująca, że trudno w ogóle znaleźć dla niej alternatywę. Myślę, że wróci, aczkolwiek ta południowa droga to nie ma polegać, że będą się przedzierać przez góry i dżungle, bo to ma być połączenie transportu morskiego z kolejowym i tak dalej, ale to są sprawy już techniczne. W każdym razie my jesteśmy w tej chwili na peryferiach i wszystko zaczęło się od Łodzi, prawda, kolego Śmiech? Tak jest, tak jest. No, teraz odpowiadając na kolegi pytanie podstawowe, no więc znaczenie tego szczytu pekińskiego dla Polski polega na tym, jest to znaczenie skandalicznie negatywne, że my tam nie jesteśmy i na tym polega jej znaczenie. Oczywiście on ma swoje znaczenie pozytywne z wielu powodów, które tutaj też już koledzy wskazali, natomiast z naszego punktu widzenia, mówię teraz o tej ponadczasowej Polsce, a nie jakiś tam panach i paniach, którzy rządzą w danym momencie, jest to skandaliczne po prostu, że nas tam nie ma. I bardzo przykre, że po prostu jesteśmy tylko i wyłącznie realizatorem, pomniejszym zresztą interesów amerykańskiego hegemona w naszej przestrzeni geopolitycznej. Smutne jest też to, w gruncie rzeczy, co się stało z Ukrainą, bo nie oszukujmy się, ja tutaj nie jestem takim optymistą jak Przemek, że jeżeli się uspokoi kwestia wojny na Ukrainie, to Chiny wrócą do tego pomysłu. No nie wrócą, jeżeli Polska i Ukraina będą po prostu przyczółkiem hegemonii amerykańskiej, to nie wrócą. Nie wrócą, bo po prostu nie potrzebują tego do szczęścia. Jeżeli ktoś, tak jak Ukraina i Polska, jest naturalnym partnerem, który mógłby ogromnie korzystać, a nie chce korzystać, chce być po prostu tylko przyczółkiem hegemona, który jest daleko, no to trudno. No, Chińczycy są ludźmi rozsądnymi, jeżeli nie będą nikogo zmuszać, nie potrzebują do niczego wracać, jeżeli będzie tak, jak podkreśliłem, jeżeli te dwa państwa, Polska i Ukraina, pozostaną jako przyczółki hegemonii amerykańskiej, to żadnego powrotu nie będzie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na dwie rzeczy, mianowicie na wystąpienie Putina, który mówił o bardzo ciekawych pomysłach, które właśnie w ramach tej współpracy z Chinami, ale również szerzej w kontekście współpracy krajów BRICS, bo bardzo zaangażowane tutaj są Indie, no co wynika z tego, że każdy z tych trzech krajów, jednak również Rosja w większości, leży w Azji. W związku z tym pomysły są naprawdę niezwykłe, również angażują oczywiście Iran, między innymi szlak projektowany Murmańsk i taki o trudnej nazwie port irański nad Zatoką Perską. To jest szereg tras północ-południe idących w kierunku Indii właśnie i kończących się na Oceanie Indyjskim, które dalej będą oczywiście statki, powiedzmy sobie ogólnie, należące do BRICS przewozić materiały. Rozwój infrastruktury na Syberii, również kolei zachodniosyberyjskiej, kolei transsyberyjskiej, budowa autostrad, jak również w kierunku Mongolii, w kierunku Chin, jak również nowych mostów na Lenie i na Amurze. Także no, plan jest niesamowity, plan jest zupełnie niesamowity i bardzo imponujący. Zobaczymy, co z tego będzie zrealizowane w przyszłości. To trochę pokazuje nam, że Rosja po prostu również coraz bardziej odwraca się od Europy i od świata zachodniego, który ją bez przerwy tylko nienawidzi i stara się oszukać na wszelkie możliwe sposoby. No i cóż, no tak musi być. Widocznie skoro do tanga trzeba dwojga, a tego drugiego nie ma, no to będzie inaczej. Natomiast będzie to wszystko oczywiście z naszego punktu widzenia z wielką stratą dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, którzy mogliby żyć w zupełnie innym kraju, w zupełnie innym regionie, gdzie nie nienawiść i szukanie zwady, ale współpraca, pokojowa współpraca jest priorytetem wszystkich uczestniczących w tym podmiotów. Także tak to widzę. No oczywiście ostatnie zdanie muszę poświęcić znakomitej polityce tutaj. No, nie tylko Orbana, bo oczywiście był też prezydent Serbii, no ale Serbia to jest trochę inny temat i innego rodzaju powiązania, wiadomo, wiara prawosławna i historia, no wręcz
przyciągają te dwa kraje do siebie, natomiast Orban to, jeszcze raz muszę podkreślić, znakomitą politykę. I wiecie Państwo, taka refleksja, że często naszym środowiskom, środowiskom tradycyjnym endeckim, tej linii Dmowskiego, zarzucano, że wy to jesteście fantastami. Mówicie o polityce porozumienia z Rosją, która przecież jest niemożliwa, no przecież nie widzicie tego, że to jest niemożliwe. I wiecie Państwo, czasami tak oczywiście broniliśmy się, ale między sobą mówiliśmy, no tak, no ale to, no, no jakie są widoki na taką politykę? I pokazał nam Orban, że taka polityka jest jak najbardziej w 100% możliwa. I to jest dla nas w tej chwili wzorzec i ktoś, kto pokazuje kierunek, że jednak można, tylko trzeba odłożyć swoją niezrozumiałą, zupełnie polonocentryczną dumę i uprzedzenia i po prostu wręcz sakralnie umotywowaną nienawiść, bo to do niczego nie prowadzi, poza tym, że stajemy się tylko zwykłym pachołkiem i podnóżkiem. Co Państwo wolą, to sobie wybiorą. Niepotrzebne skreślić. Dziękuję bardzo. No, chciałem zwrócić uwagę, że jeszcze 2 lata temu, nie, kiedy była olimpiada w Chinach, to prezydent Duda był jedynym przedstawicielem Unii Europejskiej na otwarciu. To chyba były igrzyska zimowe, o ile się nie mylę. I wtedy była to sensacja, że, bo on podtrzymywał dosyć dobre relacje z prezydentem Chin. Natomiast w tej chwili oczywiście, jakby ktoś wspomniał, że on mógłby na ten szczyt pojechać, no to by było nie do pomyślenia. Czyli jest w tej chwili tak, żeśmy się wycofali, czy taki jest regres w stosunku do Chin. Już żeśmy dyskutowali o tych, tej, jak to mówi Grzegorz Kołodko, sinofobii coraz bardziej popularnej w Polsce, czy coraz bardziej nachalnej, która jest sterowana przez Amerykanów, to jest wiadome. Czy do tego tematu jeszcze ktoś chce coś dostać, czy przechodzimy do trzeciej rundy? Do trzeciej rundy. No to kolega Przemysław Piasta, Michałek. Michałek. Mój Michałek jest kontrowersyjny poniekąd. Jest związany z sytuacją polityczną, która jest w partii Konfederacja wokół Janusza Korwin-Mikke. Sytuacja zgoła no, niesympatyczna. Nie będę jej tu Państwu szczegółowo referował. Były prezes partii Korwin, lider, były już emerytowany lider wolnościowców, jest de facto na wylocie z kolejnej partii, którą stworzył, ale część działaczy mocno stoi po jego stronie. Po jego stronie stanęła pani Samuela Torkowska, którą chwaliliśmy tutaj w programie już kilkakrotnie za to, że wypowiadała się w bardzo radykalny sposób. No i ona tutaj wysmażyła nam grubsze labory. Nie będę Państwu całości tego czytał. Przeczytam ostatni akapit. Dosłownie cieszę się, że w sytuacji skrajnej poszczególne osoby pokazują swoje prawdziwe oblicze. Są ludzie ideowi i posłuszni, żołnierze Memcena. Mowa rzecz jasna o Sławomirze Mencenie, to takie złośliwe określenie. Któryś z Mencenowych kuców odpisuje jej: co ty mi będziesz mówić o ideowości? Ty byłaś modelką w gazecie dla zboczeńców, na co pani Torkowska odpowiada: ale to była gazeta konserwatywna, z kobietami bez penisów. A zatem, szanowni państwo, zdaje się, że konserwatyzm uzyskał nową, bardzo czytelną definicję. Ja też jestem zwolennikiem kobiet bez penisów, w związku z powyższym jestem konserwatystą. Dziękuję bardzo. No, trzeba powiedzieć, że odpowiedź była inteligentna na tą zaczepkę, bo jak rzeczywiście w dzisiejszej sytuacji, znaczy gdybyśmy rozmawiali 10 lat wcześniej, to trudno by było do obrony. No tak, to jednak jakiś tam pornos i tak dalej, ale dzisiaj wobec tego inwazji genderyzmu, no to staje się konserwatywne. Także strzał był, ale to, co kolega powiedział, jest śmieszne, ale z drugiej strony smutne, bo Janusz Korwin-Mikke, i chciałbym, żeby kolega odpowiedział na to, częściowo jakby prosił się o to, co się stało, prawda? Więc oczywiście niektórzy mówią, że no ma co chciał, chyba Konfederacja chce się ostatecznie od niego odciąć, chociaż już parę razy próby były różnych i on zawsze wraca. Jak kolega na to patrzy od strony jakby czysto już politycznej, czy pozbywanie się Korwina jest słuszne, czy po prostu można było przejść do porządku dziennego? Wybory się skończyły, on nie wszedł. Mówimy to tak, pozbywanie się Korwina w ten sposób jest elementarnie pozbawione klasy. Ja Korwina, w przeciwieństwie do dużej części, większości jego wyborców, najzwyczajniej w świecie znam, jak wiecie, my koledzy, być może wie część z Państwa, nawet miałem taką przygodę polityczną krótką, gdzieś tam w jego partii bez szczególnych sukcesów, bo partie Korwina z zasady działały bez szczególnych sukcesów. Nie zmienia to faktu, że dostrzegam jego zalety, ale dostrzegam też jego ogromne wady.
No jasne, że Korwin dołożył się do tego wyniku Konfederacji, który był poniżej ich oczekiwań, ale to oni powinni załatwiać te rzeczy w własnym gronie, a nie prać brudy publicznie, bo to im popularności ani szacunku nie przysporzy, zwłaszcza, że Korwin jest wiekowy, jakieś tam zasługi dla tego ruchu z całą pewnością ma i pozbycie się go w taki sposób niczego dobrego z pewnością im nie wróży, ale to jest problem Konfederacji, absolutnie nie mam zamiaru w ten problem się wtrącać, bo ja nie jestem konfederatą, nie czuję się w jakiś sposób ideowy z nimi związany. Fakt, że poparliśmy kilku kandydatów związanych, kandydujących z tej partii, nie oznacza, że poparliśmy tą partię in blanco, że tak powiem, w związku z powyższym. No cóż, ich sprawa, muszą sobie poradzić. Ja bym tego nie załatwiał w ten sposób. Pewne tematy lepiej załatwić w białych rękawiczkach, albo najzwyczajniej w świecie je przemilczeć, zwłaszcza, że tutaj biologia zaczyna grać już istotną rolę. Janusz Korwin-Mikke przecież do tego Sejmu się nie dostał, więc Sejmie już by nie szkodził, mógłby sobie ewentualnie coś tam publikować jako emerytowany polityk i to nie rzutowałoby w większy sposób na to, jak dana partia jest postrzegana. Natomiast no, jeśli miałbym wyekstrahować, co Konfederacji zaszkodziło głównie, to nie, niefortunne, a momentami wręcz niemądre wypowiedzi pana Janusza, bo takich wypowiedzi było więcej, ale raczej ogólny brak pomysłu na to, czy chcą być partią systemową, czy antysystemową, no bo jak mówi stare porzekadło, nie da się zjeść ciastka i mieć ciastka. No tak, ja się zgadzam z tym, że już nie było problemu Janusza Korwin-Mikke. Po tym, jak on przegrał, nie był w Sejmie, właściwie już nie miał wpływu na decyzję, to po co taka publiczna egzekucja? Bez sensu w ogóle. Mogli go zostawić już jakby na boku i nic by się nie stało. No więc kolega to był zadał taki... inne pytanie. Przedtem kolega pytał dlaczego, a teraz kolega spytał po co. No to ja koledze powiem po co. Janusz Korwin-Mikke była, już nie jest członkiem Rady Liderów Konfederacji. Tak. Rada Liderów Konfederacji dzieli dotacje. No to koledze odpowiedziałem po co, bo to są dwa różne pytania. Natomiast no, odpowiedzi na te pytania są rzeczywiście zupełnie inne. Porzekadło głosi, że Paryż wart jest mszy, więc może ta dotacja była warta wyrzucenia z Rady Konfederacji Korwina, nawet jeśli miało się to odbyć w takim mało estetycznym i mało kulturalnym stylu. No, ale nawet gdyby on tam był, to co? To jeden głos to by miał jakieś znaczenie, jak on był w tej radzie tych starszych, czy i tak dalej. Ja nie widzę tu sensu tego, poza tym, że niesmak jest, bo Janusz Korwin-Mikke ma dalej sporo zwolenników i oni to odebrali bardzo źle. No ale dobrze, jeszcze wrócimy może do tego tematu, chociaż on teoretycznie nie jest aż tak ważny. Czy kolega Śmiech ma temat polityczny, czy śmieszny? Nie, no polityczny oczywiście. Natomiast jedno zdanie, no, z Januszem Korwin-Mikke odchodzi po prostu, tutaj koledzy mówili o jego nierozsądnych wypowiedziach, natomiast odchodzi rozsądny głos, jeżeli chodzi o politykę wschodnią, no i co tu dużo mówić, no, w ten sposób Konfederacja jest bardziej teraz podatna na mainstream, no a to jest oczywiście ze szkodą dla Polski. Natomiast ja chciałem Państwu powiedzieć więcej na temat pewnego przemówienia Bidena, jak był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, ale przemyślałem sprawę i powiązałem to jego fragment, jego przemówienia z obecnymi czasami, bo się ciekawie dzieje. To znaczy w ogóle jest to przemówienie na Dniach Dziedzictwa Amerykańskich Żydów w 2013 roku. Biden miał, no, pod niebiosa wychwalał wpływ żydowski i między innymi stwierdził, że to Żydom zawdzięczamy, Żydom w Hollywood nie tylko, zawdzięczamy małżeństwa homoseksualne i całe to tam rewolucję społeczno-obyczajową, jaka dokonała się w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, bo potem promieniowała na cały świat, począwszy od lat 60. I no oczywiście miał na myśli tak zwanych liberalnych, progresywnych Żydów. A dlaczego o tym mówię? Bo teraz z kolei na spotkaniu z konserwatywnymi Żydami, jak wiemy, Donald Trump ma w rodzinie nawet Żydów, ponieważ jego córka jest żoną przedstawiciela tej nacji. Więc ciekawa sprawa, bo powiedział na spotkaniu w organizacji Rosh Hashana, żeby Żydzi wystrzegali się liberalnych Żydów, którzy niszczą Amerykę i niszczą jej tradycje. Czyli powiedział zupełnie co innego niż twierdzi Biden. Oczywiście jeden drugi ma rację, ponieważ Biden to co wypowiedział, jeżeli chodzi o wpływ żydowski na rewolucję społeczno-obyczajową, jest prawdą i prawdą jest to, co powiedział Trump, że niszczą tradycję i Amerykę. No, tak, takie są fakty. Zresztą Trump idzie tutaj po linii Richarda Nixona, który kiedy był szczególnie atakowany przez liberalnych przedstawicieli środowisk politycznych w Nowym Jorku, to wiemy z taśm, które potem już wiele lat po tym, jak był
prezydentem Stanów Zjednoczonych ujawniono, potrafił się wyrazić tak, że jego głównymi wrogami są zdegenerowani nowojorscy Żydzi, proszę Państwa. Także takie zdania potrafił wypowiadać w owalnym pokoju nagrywany. No niestety Richard Nixon, przez co zostało to ujawnione. A kończę tę krótką wiadomość na temat tych zawiłych stosunków żydowsko-amerykańskich, tym, że wyobraźcie sobie Państwo, że przy okazji ostatniego zamieszania i ataków wzajemnych w Palestynie, Donald Trump, który no wcześniej, prawda, uznał Jerozolimę za Stolela, powiedział coś takiego, co zszokowało nawet jego zwolenników w Stanach Zjednoczonych, tej części konserwatystów, którzy są jednocześnie prożydowscy, a mianowicie wychwalał Hezbollah, że to są ludzie rzeczywiście bystrzy i mądrzy, ponieważ zachowali się w tym konflikcie jego zdaniem jak najlepiej. I wyobraźcie sobie Państwo, że Ron DeSantis, który już nie jest kandydatem, zrezygnował z tego, gubernator Florydy, zaatakował Donalda Trumpa, że zreiterował ze swojej dotychczasowej pozycji proizraelskiej. Także wiecie Państwo, te wewnętrzne zawirowania są niesamowite, obserwujmy to. Trump cały czas stanowi wielką wartość i miejmy nadzieję, że ta wartość pozwoli mu zwyciężyć w nadchodzących wyborach. W każdym razie po drodze ponosi różne porażki, między innymi Jim Jordan no nie został speakerem, jeżeli chodzi o Izbę Reprezentantów, chociaż był namaszczony przez Trumpa. Tyle z mojej strony, to jest temat oczywiście rzeka i będziemy na pewno do niego wielokrotnie wracać. Dziękuję. Dziękuję. No to wniosek jest taki, że Donald Trump to jest taki Janusz Korwin-Mikke, ale w większym wydaniu. To znaczy może powiedzieć wszystko, zrobić skandal i jedzie dalej. No, Korwin-Mikke już może jest na emeryturze, ale z wiekowo to oni się prawie nie różnią, prawda? To tam niedaleko jest. Proszę panów, a ja mogę na koniec wrócić do Andrzeja Dudy. No bo dzisiaj mówiliśmy tutaj o plusach, minusach, no raczej minusach, ale i plusikach, no i Andrzej Duda znowu odpalił. Proszę panów, przypomnę, że niedawno oceniając film Agnieszki Holland Zielona Granica, no który rzeczywiście wywołał dużą dyskusję, rzucił hasło, że kiedyś to się mówiło, tylko świnie siedzą w kinie. No i oczywiście memy się pojawiły i tak dalej, niektórzy uznali to za skandal, ale okazuje się, że świnie wróciły, bo oto dzisiaj wypowiedział się na temat wyborów, mówiąc, że frekwencja była duża, to jest sukces i tak dalej, ale powiedział, że w PRL-u to była farsa i tylko świnie chodziły na wybory. Bo przecież wszyscy znakomicie pamiętamy, że przed 89 rokiem tylko świnie chodziły na wybory. No więc cholerę, ja przeanalizowałem, frekwencja była tam 90 parę procent, co tych świń PRL-u to było dużo, ja też chodziłem, czyli jestem świnią, proszę koleżanów, ale i prymas Wyszyński, który w 57 wezwał do głosowania w ogóle do udziału, też jest świń. Ja nie wiem, czy większość biskupów, którzy chodzili chyba na wybory, były takie wybory, gdzie siostry zakonne i tak dalej, różne były zakręty, więc gościu nie dość, że nie zna historii, że czasami pójście na wybory, nawet jeżeli są farsą, jest udziałem w jakiejś akcji politycznej, na przykład w 57, to chodziło o poparcie polityki przełomu październikowego. Ale on tego nie wie. I świnie znowu się pojawiły. I to mi przypomniało, proszę panów, rewizora, przypomnę, genialna sztuka Gogola, gdzie już jak się okazało, że ten rewizor to jest w ogóle oszust, a wszyscy byli zachwyceni, to Horodniczy mówi tak. Widzę przed sobą same świńskie ryje. Także, proszę panów, to tak chyba prezydent dzisiaj narodowi powiedział. Czy coś do tego koledzy dodadzą? Trochę tak, ja byłem małym warchlaczkiem i nie mogłem jeszcze głosować, ale gdybym mógł, to bym głosował w PRL-u, rzecz jasna, bo dlaczego nie? Lepiej głosować niż nie głosować. Teraz też mam taki pogląd w tej sprawie, ale kiedyś któryś z polityków związanych nomen omen z Januszem Korwin-Mikkem miał taki pomysł, aby politycy, którzy ubiegają się o jakieś stanowiska publiczne, przechodzili obowiązkowe badania psychiatryczne oraz obowiązkowe testy na inteligencję. Nie dlatego, żeby społeczeństwo nie mogło wybierać świrów ani głupców, tylko żeby po prostu wiedziało przed wyborami, że mają do czynienia ze świrami bądź z głupcami, jeśli nie byłoby to widoczne gołym okiem.
Myślę, że tego typu badania byłyby dla nas wszystkich niezwykle interesujące i inspirujące, a na pewno rozwiewałyby wiele wątpliwości. Tak, kolega się zgadza? Adam śmiech, to ja zgadzam, na koniec zgadzam się, dodam zdanie tylko, że no ja też nie mogłem zagłosować w PRL-u. Natomiast podobnie jak kolega naczelny, jestem świnią, bo byłem na filmie Agnieszki Holland. A, no to o czym opowiadam u kolegi Klimczaka, ale to Państwo mogą to zobaczyć na kanale kolegi Klimczaka. A te świnie w kinie, to wiecie Państwo, w czasie II wojny światowej, to zwróćcie uwagę, że mamy zupełną pewność, co było pierwsze, jajko czy kura, ponieważ najpierw ludzie chodzili do kina, potem powstało, tylko świnie siedzą w kinie, także nie jest to wszystko takie proste. No to ja tylko powiem, że miałem taką rozmowę z Leonem Mireckim, seniorem Ruchu Narodowego, Stronnictwo Narodowe, 86 rok, PRL. I on, ja już to kiedyś mówiłem, ale powtórzę przy tej okazji dzisiaj, tej świńskiej. I on mówi tak, jak sądzicie, bo przypomnę, starzy endecy mówili na wy, trzeba iść na wybory czy nie? No ja tak się zastanawiam i mówię tak, no panie mecenasie, no chyba trzeba. On mówi, macie rację, jak wolna Europa mówi, żeby nie iść, to trzeba iść. Czyli Leon Mirecki, kurczę, też był świnią. I tak się okazało, że tylko kolega Przemysław Piasta ocalał dzisiaj. Tak, to prawda, no ale ktoś musi pozostać, że tak powiem. Nie był na filmie i nie chodził programu. Na wybory. No i tym optymistycznym jednak akcentem, że nie wszyscy żeśmy się ześwinili. Kończymy dzisiejszy program. Minął tydzień, kolega Przemysław Piasta Poznań. Z Państwu dziękuję bardzo, kolego. Adam Śmiech, Pabianice. Dziękuję kolegom i dziękuję Państwu. I Jan Grzegorz, Warszawa. Do zobaczenia za tydzień.